Cześć, Dinarko. Tyle razy zapraszałeś mnie do pasieki, to jestem. Fajnie, super. Wiesz co, moje pszczółki są grzeczne jak baranki, ale dzisiaj popatrz, burza się zbliża, dlatego mam tu dla ciebie kombinezon. Gdyby okazało się, że będą bardziej nerwowe, będziesz bezpieczna. Wujku, czy to są te same pszczoły, które kiedyś mi pokazywałeś? Pszczoły nie żyją tak długo jak my. I pszczoły z tamtego roku już umarły. Jedynie matka mogła przetrwać. Mam nadzieję, że ją zaraz zobaczymy. O, popatrz, tutaj mamy królową, widzisz? Co to jest za kółko? To jest tak zwany opalitek. W ten sposób znaczymy królowę, żeby łatwiej zobaczyć wśród pszczół. Gdyby nie ten zielony znaczek, trudno byłoby zobaczyć królową matkę. Widzisz, że ona jest troszeczkę większa. Od niej zależy siła rodziny pszczelej, jej cechy i ostatecznie jak dużo miodu pszczelarz z danej rodziny zgromadzi. Dlaczego w ulu jest tylko jedna królowa? Królowa odpowiada za całą rodzinę. Ona znosi jajka, składa jajka, z których wylęgają się, wykluwają kolejne pokolenia. Widzisz, że te pszczółki mają różne rozmiary. Są tutaj zarówno robotnice, sprzątaczki, jak i również trutnie. Popatrz, ten gruby to jest truteń. Są to osobniki męskie, które właściwie w rodzinie pszczelej odpowiadają tylko za zapłodnienie królowej. Gdzie widzisz trutnia? Tu na przykład. Tutaj. Tutaj. Skoro królowa jest jedna, a pszczół jest tak dużo, to co one wszystkie robią? Pszczoły na początku, po wygryzieniu się, zajmują się najprostszymi czynnościami, porządkami. Później, zdobywając doświadczenie, mogą karmić kolejne pokolenia, mogą zajmować się karmieniem matki, mogą pełnić również rolę strażniczek, broniąc ula przed intruzami. I oczywiście główna ich część zajmie się zbieraniem nektaru dla pozyskania miodu. To ile żyje taka jedna pszczoła, która nie jest królową? No słuchaj, jest to różnie, tak jak w życiu ludzi. Te pszczoły, które pracują w sezonie, tak jak teraz, mogą przeżyć 6, może 8 tygodni, nie więcej. Te, które po sezonie się rodzą i zimują, mogą przeżyć nawet 8 miesięcy. Natomiast królowa, która bardzo dobrze jest odżywiana i która, można powiedzieć, niewiele pracuje fizycznie, może przeżyć nawet 5 lat. Wiesz co, pokazujesz mi te pszczoły. Przecież wszyscy wiedzą, że pszczoły robią miód. W takim razie gdzie on jest? Już ci właśnie chcę pokazać, ale moment. Niestety musimy kończyć, wzywają mi obowiązki. Jutro pokażę ci bardzo chętnie, gdzie jest miód, jak on wygląda. Także zapraszam cię, przyjdziesz? Przyjdę chętnie.